Trójpodział władzy. Słyszymy o tym wszędzie. W telewizji ciągle toczą się dyskusje dotyczące tego, jaka jest relacja między władzą ustawodawczą, czyli parlamentem, władzą wykonawczą, czyli rządem, i władzą sądowniczą, czyli sądami i trybunałami. Już na pewno jesteście tym znudzeni, natomiast trójpodział władzy jest pewnym pomysłem na to, w jaki sposób rozwiązywać sprawy wspólne. Słyszeliście na pewno o Monteskiuszu, o historii tej idei, ale nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Chcę mówić o trójpodziale władzy jako o sposobie podejmowania wspólnych decyzji. Dlatego najpierw powiem o trójpodziale władzy na poziomie państwowym krótko, a później powiem o trójpodziale władzy na poziomie rodziny, tak, żeby lepiej można było zrozumieć, na czym on polega. Sprawa jest dosyć jasna, jeżeli chodzi o trójpodział władzy na poziomie państwowym. Mamy trzy władze. Jedną ustawodawczą, która ustanawia prawa i trzyma kasę. Jak mówi profesor Łętowska, władza ustawodawcza decyduje o budżecie, więc jest odpowiedzialna za sakiewkę. Jest władza wykonawcza, która trzyma miecz. Ona nadzoruje administrację, policję, ona może zrobić wam krzywdę. Jest wreszcie władza sądownicza, która ma kontrolować tamte pozostałe. Na przykład władza ustawodawcza jest kontrolowana przez sąd konstytucyjny, który kiedy władza ustawodawcza uchwala ustawę, może powiedzieć, o nie koledzy, ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, kasuje ją. Ale także zwyczajne sądy kontrolują władzę, na przykład władzę wykonawczą. Kiedy policja, administracja podejmuje wobec Was decyzję, możecie pójść do sądu, możecie pójść do sądu z państwem i wtedy zdecyduje niezależny sąd, kto ma rację, czy obywatel, czy państwo. Ta idea trzech władz została wymyślona głównie po II wojnie światowej, w, takim, w takiej formie, w jakiej ją mamy dzisiaj. Oczywiście była znana wcześniej, już za czasów Montesquieusa, ale dopiero po II wojnie światowej zrozumieliśmy, że jeżeli jeden człowiek dochodzi do władzy, i jeżeli jest tak źle, że on jest niemoralny, szalony albo głupi, to może podpalić świat, może zniszczyć, może zabić. I dlatego właśnie po II wojnie światowej wzmocniliśmy trójpodział władzy, a władze mogły się wzajemnie balansować. To wszystko brzmi dosyć abstrakcyjnie: władze, parlamenty, rządy, ale jak powiedziałem, możemy traktować trójpodział władzy także jako po prostu sposób podejmowania decyzji, według starego powiedzenia, co dwie głowy, to nie jedno. Jeżeli w rodzinie spotykacie się przy kuchennym stole, a żeby zdecydować o tym, gdzie pojechać na wakacje. W góry czy nad morze. To także to jest podejmowanie jakiejś decyzji. I także to podejmowanie decyzji może być dokonywane według modelu jedynowładztwa, kiedy ojciec mówi wam: Dzieci i ryby głosu nie mają. Gówniarzu, nie pyskuj. Tak mówi jedynowładztwa. On wie lepiej, on wie, w jaki sposób sprawy powinny wyglądać. Trójpodział władzy zastosowany do tego modelu rodziny polega na tym, że wysłuchuje się każdego. Mąż wysłuchuje żony, żona wysłuchuje męża, rodzice wysłuchują dzieci i podejmują tę decyzję wspólnie. Co dwie głowy, co trzy głowy to nie jedno. Taka decyzja jest lepsza, taka decyzja jest mądrzejsza, dlatego że człowiek, pojedynczy człowiek ma ograniczony obraz świata. Kiedy wspólnie podejmujemy tę decyzję. Jeżeli ktoś kontroluje podejmowanie decyzji, wtedy ta decyzja jest mądrzejsza. Jeżeli chcesz, żeby decyzje w Twoim państwie były podejmowane mądrze, myśl o trójpodziale władz, jeżeli chcesz, żeby decyzje dotyczące Twojego życia na poziomie państwowym były podejmowane według modelu jedynowładztwa, a więc tego modelu, w którym ktoś do Ciebie mówi, dzieci ryby głosu nie mają, nie pyskuj gówniarzu, wtedy powinieneś popierać jedynowładstwo. Monarchia absolutna jest. Taką wersją jedynowładztwa. Jeżeli jednak chcesz brać udział w tej dyskusji, jeżeli chcesz mieć głos, jeżeli chcesz, ażeby Twoje zdanie było brane pod uwagę, wtedy lepszym rozwiązaniem jest trójpodział władzy, oparty na zasadzie, co dwie albo trzy głowy to nie jedno. Oczywiście trójpodział władzy ma swoje wady. Nieraz trzeba decyzję podejmować szybko. Będziemy o tym mówili w osobnym odcinku. Jednocześnie trójpodział władzy bardzo często jest mylony z demokracją. To nie są te same rzeczy. Trójpodział władzy i demokracja to dwa odrębne koncepty i im także poświęcimy osobną dyskusję. Na dzisiaj jednak myślę możemy jasno powiedzieć, historia nauczyła nas, że kiedy decyzje o ważnych dla nas sprawach podejmuje jeden człowiek, bardzo łatwo popełnić błąd. Jeżeli natomiast te decyzje są podejmowane w większej grupie, jeżeli są poddawane dyskusji, jeżeli argumenty się balansują, wtedy łatwiej o mądrą decyzję. Dlatego według naszej obecnej wiedzy, trójpodział władzy jest lepszy od jedynowładztwa. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.